Witam wszystkich panowie serdecznie, to jest Biedny i zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Chase'em, na topie za chwilę co gdzie jak, tylko kupmy. To i owo, standardowo. Welcome, welcome, dobra, jak są widzicie, Chase na topie. Hekarim, Jungle, Morgana, supporta The Carry to Kai'Sa i na midzie mamy Zilana. Tak? Tutaj się tak trochę chłopaki pomieszali. Na mi jest źle. A przeciwko sobie, o tutaj też, Shen, Jarvan, Akali, Vayne i Thresh. Wejdźmy sobie tutaj, elegancko. No i tak to wygląda. Dobra, dlaczego nagrywam Jayce'a? Ponieważ Jayce jest bardzo fajną postacią i na mida, i na topa. Dostał teraz ostatnio nerfy, jakieś tam lekkie. Ale Shen, but why? Nie wiem, dlaczego miałbym cię zgwałcić w jakiś tam sposób. No czy zgwałcić, wyruchać, prawda? Bo fuck me, ale jeszcze z tym nie będziemy tutaj przecież rozważać na temat języka angielskiego. Dobra, dlaczego Jayce? No tak, powiedziałam, bardzo dobra, bardzo fajna postać na mida, jak i na topa i mocna, tylko nim trzeba już trochę więcej pograć niż raz czy dwa. A ja Jayce'em swego czasu, jak on tam wyszedł, to sobie nim naprawdę dużo gierek zagrałem. A potem sobie odpuściłem i teraz znowu tak sobie lubię pograć od czasu do czasu. No i tyle. W ogóle mam Ignite zamiast Tepa, możecie wziąć Tepa. Tep jest bardzo fajny, jeżeli byście się chcieli pojawić gdzieś na jakiejś linii, wiadomo. Z kolei Ignite na tej jednej wybranej linii, czyli w tym wypadku to będzie top. No i tyle. Tym bardziej, że bardzo szybko wracacie na linię, prawda? Więc nie ma czym się przejmować. On tutaj będzie miał tego swojego shielda. Bez gangu, no raczej się nie obędzie na tym topie, prawda? Oczywiście nie mówię, że nie jestem w stanie go zabić. Aczkolwiek on ma swojego shielda, ma taunta. Jayce idzie tak naprawdę full AD. What was that? Jarvan w tej jungli, ciekawe od Reda zaczął. Wydaje mi się, że tak. Dobra, postaje Warda. Ja sobie będę tutaj ładnie puszował, żeby Shen za bardzo nie mógł laskitować, aczkolwiek on ma Q i to jest spoko. On tutaj Hekari ma blisko, także fajnie. Karim tutaj gra agresywnie. Boję się tam obijać tę wieżę, ponieważ no, ten Shen ma jednak taunta, prawda? A Shen na Jayce jest w miarę spoko. Więc jeżeli widzicie Jayce na topie, możecie sobie wziąć Shena, a Shen będzie w miarę ok. Może nawet wam pokażę, dlaczego ok. Chociaż nie wiem, czy chcę. Dobra, ja już many nie mam. Właśnie, problemem Jayce jest to, że on naprawdę potrafi z kilku umiejętności i nie macie za bardzo many. Oczywiście, jeżeli używacie topora, to z każdym autoatakiem przewraca wam się część... Dwa miliony przypadły. Przewraca wam się część many. Z każdym autoatakiem, więc nie musicie zabijać miliona, wystarczy, że autoatakujecie. Jest gitarka. Gosiu, odwaź. Nie no, z tym Shenem, no nic mu nie zrobię.
Jest to postać, która chce raczej tradeować, przynajmniej na początku. Także sądzę, że mogę sobie tak lekko pola skitować. Wypadałoby, żebym trochę tak sopora powalił. Mana mi się przewróci. No i też, żebym naskitował te miniony, prawda? QWE, maksymy, nie wiem, czy mówiłem na początku. Tam już Shen chyba chciał tepa użyć. Surprise. Nie, nie wziąłem kolejnego miniona. Boże, się z tym czuję. Mówisz? O tego Jarvana, kurde, trochę się obawiam, bo puszę ekstremalnie, prawda? Więc Jarvan ma naprawdę niezłą okazję, żeby tutaj zgangować i nie wyjebać. Dobra, ale ja się cofnę. Shen zapewne również się cofnie. Są dwie fale do przodu, także jest Git Majonez. A was zrobię jeszcze jedną falę. O Jezus, ja trafiłem. Kurwa. Gdyby on chociaż jeszcze jeden cios turetu przytankował. I gdyby Shen nie miał swojego shielda. God damn it, i gdybym trafił z Q. OMFG. Ale to było słabe. Jezus. Kurwa, no. Zjebałem, aż mi serce boli. O Jezus, ta Akali. Dobrze, ale jeszcze nie marki, to przejdę jeden plus dodatkowo. Nie, chyba nie straci jednak tej fali. Tylko sobie dojdzie na tego topa. Aj, goddammit. Kurde. No dobra, ok, shit happens, prawda, prawda. O, to jebnięcie. Fajnie, fajnie to brzmi. Fajnie, fajnie. A i dupa blada. O, MFG, kurwa, 0-2, dobra. Krzywda się dzieje, mogę postawić wardę. Tak to grać za bardzo nie możemy. No ten egzos, w ogóle kto gra z egzosem? No i Jarvan jungle, prawda? Bardzo dobra postać. Hecarim również dobra postać w jungle. No i powinien się wywalić. Okej. Okay. Ale what? Ja może zacznę roamować, jak sobie myślę o tym. Jakie koreańskie docze.
Nie wziąłem dużego. Lipa straszna. Nie wiem, czy to na tą Akali można było pójść. Dobra. Okej, okay, asysta. Ja bardzo szybko wrócę na topa, także nie ma lipy problemu. Także jeżeli trochę tak przejebaliście swoją minię, zromujcie, jeżeli jest okazja i szansa. A pomóżcie swoim teammatesom. Prawda. No i tyle. On ma taki temat, to ciekawe swoją drogą. Że ten killing spree już poszedł. Dobrze. Dobra, wziąłem dwóch nawet. I double kill elegancko. Także na spokojnie sobie będę grał na tym topie, prawda? Może jeszcze zromuję raz. Podkę używam tylko i wyłącznie po to, żeby mieć więcej many, żeby coś zrobić, bo użyję E. Cool. Nie wiem, czy to już jest warda. Dobra. To, żeby wziąć tę wieżę. A sobie znowu wrócę na topa. I nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli gracie na midzie, macie większe szanse, prawda? Albo możecie iść na topa i na bota. Dobra, wypad z baru, ziołuś. Dobra, tego nie wziąłem, trudno się mówi. W ogóle taka uwaga, rada dla was. Zanim użyjecie młota, użyjcie W, dopiero młota. Wtedy macie trzy przyspieszone autotaki, prawda? Ta wieża może jeszcze, mogę jeszcze te 160 golda wziąć. Nie trafiłem. Dobra, mieszam z tym. Na spokojnie mogę się teraz cofnąć. I tak jestem dwie fale do przodu. Także gitarka. Zrobimy tak. Tak. Biegniemy sobie. Jak budujemy JS'a Full AD? JS to jest Full AD postać, także... Tak się buduje. Nie, ten egzos jest naprawdę zabójczy. O. Ale RK jest zilana. Poezja. Dobra, to ja wezmę sobie wieżę na topie. Jeszcze mam double buff, ale za chwilę go nie będzie miał. Właśnie może ja w ogóle pokażę, jak W działa, chociaż wydaje mi się, że wiecie. No to tam użyjecie najpierw wiadomo EQ, żeby trafić przeciwnika, następnie W i R-ki. No i tak to działa.
Sprzęt, tam się nie spuszczaj za bardzo, bo gdyby nie mój błąd na początku gry, a później gdyby nie Jarvan, to byś nic nie zrobił. Trochę to się obawiałem Jarvana, że może stać, a nie mówiłem. Dobra, jeszcze 15 golda, więc zaczekam. No, come on, come on. Dobra. No jak sobie biegniecie na linię, to wiadomo. R-kę sobie przerzucacie. Zawsze to szybciej traficie. Do przeciwnika, do swoich kompanów. I tyle. Ta bitch mnie chyba widziała. Ła. Oby mi grabnął. Jebaniec. Co to było? Dobra, nie potrzebuję się tam rzuciłem, nie XD. Dobra. Za bardzo nie poniosło, widziałem tam bijącego się Hekarima. Ale tylko Hekarima. To mi się wyda... On był jeszcze? No, nieważne. Niepotrzebnie po prostu sam biłem. Po prostu niepotrzebnie. To było strasznie słabe. Z mojej strony, no ale... Pal 6. Nie wiem, dlaczego tam biłem. Myślałem, że tam jest 2 na 2 i mówię, kurde, dołączy do gry, będzie super. Bo ja też myślałem, że zabiję tego. Dobra, okej. Okidoki. No, także jak sami widzicie, EQ, spoko wrażenia, prawda? Aha, Jarvan. Dobra, nie, ja go zabiłem jeszcze z tym. No dobra, spoko. Dobra, tu będzie się czajek gajowa. Dobra, chłopaki, biegnę na topa. Dawaj poziom, dziękuję. Shenna teraz nie zrobię. On ma po pierwsze tabi. A ma tytańczą hydrę. Dodatkowo ma Dora Shielda. Nie zrobi go, w ogóle nie ma takiej najmniejszej opcji. A dlatego też po prostu skupię się na pali. O ty, ale ty mi to jak mi nie wszedł. Nie wiem, czy Jarvan nie będzie robił z blue swojego, albo już nie zrobił.
A, dobra, okej, okay, to jest wart. Wart, tfu, wieża. A, ten szczęście niepotrzebnie to było swoje użył. Teraz ma CDR-ce. Nic nie zrobi. Dlaczego ja mam asystę? Bo on mi dał... Bo on mi dał, nie wiem, level wtedy? Dziwne. No ale dobra, okej, okay. Na asystę będę pokał. No, więc może już zacznę mówić, bo nie wiadomo, czy ta gra się nie skończy. Jeżeli chodzi o runy, macie w opisie. Dalej. Po zbudowaniu Black Livera zalecam i zachęcam kupić sobie Edge of the Night albo Duskblade'a. Zależy, jaka sytuacja tam może wasz być, prawda? Na przykład, jeżeli jest dużo cc-ków, no to jednak Edge of the Night. A jak nie ma dużo cc-ków, to Duskblade'a. GA można też kupić, bardzo fajnie. Na przebicie pancerza. Goddamit, jak to się nazywa? Zaraz sprawdzimy. Last Whisper? Dobra, Morgana, odpuśćmy sobie. Mogłeś poczekać z tą klatką chwilę. Tak jak sami widzieliście z autoataków, jakie obrażenia zadałem, prawda, szanowni? No takie trochę duże. Dobre. Myślałem, żeby zużyć flash, ale sobie odpuściłem. O, nie trafiły. Albo nie dosięgnąłem typiarza. Tak też może być. Dobra, Kasa będzie robiła tego reda, więc ja tam nie wbijam, bez sensu. Wszedłbym tam, ale... Dobra. Chcę tylko wybajtować sobie jego R-kę. Boję się tam wchodzić, ponieważ no jak... bije i Jarvan użyje R-ki, to ja sam to nie wyjdę. No chyba, żeby minion byłby w pobliżu, prawda? W ogóle zanim wejdziecie do walki, a najpierw musicie mieć armatę, potem dopiero młota, ponieważ możecie tutaj dać dużo obrażenia, możecie naprawdę zmienić sobie dużo fajnych rzeczy i w ogóle, no ale... Nie, nie, ona się wali, a ja to nic nie zrobię. O, więc pokażę, kombinowałaś, Marka, naprawdę szeduje. Dobra, mam 1600, więc może byłoby coś tutaj zrobić, prawda? O, i tak będzie elegancko. Przebiegnę się na topa. 2-3-6. Wynik nie jest na pewno zajebisty. Ale to bez znaczenia. Mój team gra dobrze, to po pierwsze. A po drugie, i tak coś robię w tych walkach, nie walkach. Także jest okej.
XD. Także taka sytuacja. A, będę szczery, nawet nie pomyślałem, żeby tam sprawdzić, czy ktoś tam siedzi. Bardziej skupiłem się na fali. Dobra, barona w sumie muszę robić. Bez wybuchu wziął. Eka, nie dotykaj tej fali, kurwa ty! Ziomuś. Nie wiem, czy ja tego szana zrobię. Magic Resist Alamatabi. Ups. Nie pomyślałem o jego RC, nie pomyślałem. No szkur. Znowu dostałem asystę. A, bo dam tam pewnie speeda komuś teraz. Dobra, w sumie to muszę kończyć. O, dostałem speeda. Świetnie. Oj, chujnie. Dobra, nie zdążyłem je zrobić. Ok, więc cóż, byłem teraz, sorry za nudny gameplay, ale bywa czasami tak. Także zapraszam do subskrypcji. Oceni komentarze. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!